dobry moi mili, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was mam dużo starsze auto niż zawsze, ale jest to jeden z bardziej popularnych wozów na rynku wtórnym mimo wieku. Niektóre stare wozy się nie sprzedają, a ta Zafira, a że jest tak samochodem, że tak powiem, bardzo mocno funkcjonalnym i z dobrymi benzynami nadającymi się do gazu. Jeszcze ludzie tego nawet poszukują z zagranicy. Co warto o tej Zafirze powiedzieć? Mamy tu 2001 rok. Silnik 1.8, 125 koni, były mocniejsze, były słabsze. Najlepszy wybór według mnie jest właśnie ten 1.8, bo on jest taki zrównoważony, 1.6 trochę za słaby, 2.2 wysoka akcyza, więc sens sprowadzania żaden i te 2.2 nie miały jakiejś tam cudownej opinii. Manual i duży plusik, bo wóz ma 23 lata, czyli 2001 rok i ma dość niewielki przebieg, bo 253 tysiące kilometrów, czyli ile to będzie? No praktycznie dychę z groszem na rok, czyli można powiedzieć, że jak na 7-osobowego vana, bo to jest wóz 7-osobowy, wydaje mi się, że wynik jest dobry. No i trzeba jeszcze przyznać, że nie jest to wóz zgnity, bo dużo tych samochodów kończyło swój żywot na takim poziomie, że po prostu zgniły i ludzie odstawiali na szrot. Jeżeli taka Zafira nigdy nie była rozbita, to powiem Wam, że po prostu nie gniła, tak jak ta. Jak wcześniej sobie tutaj z chłopomieni zmierzyłem miernikiem lakieru, wóz jest cały w oryginale, też się zdziwiłem, bo jednak przez 23 lata nie pomalować żadnego elementu, to jest też sztuka. Kolejny duży plus, teraz Wam rozjaśnię trochę, auto ma fabryczny Hagopla z kluczykiem odpinany, nawet widzicie, jest taka wycinka, jest też ten plastik, żeby sobie ewentualnie go zdjąć, tego haka, i po prostu to zaślepić, jeżeli ktoś nie chce z tym jeździć. Dość fajny srebrny lakier, mam taką Master też je w tym lakierze, taka ciemne srebro z lekkim błękitem, alusy 15 standard. Czy coś jeszcze ma na wyposażeniu? No relingi, bo chyba nie wszystkie miały. I spryskiwacze, reflektory, bo taki wewnątrz pakiet zimowy. Czyli podgrzewane fotele, lusterka i spryskiwacze reflektorów. Co jeszcze warto dodać? Dość mocno serwisowany ten wóz. Wpisy chyba się kończą przy książce jakichś przy stemplach 193, ale pod maską macie przy 256, teraz 250, przepraszam, 253, teraz ma 256. Macie zrobioną serwis klimy, olej i pasek od rozrządu. Widać, że to wszystko jest porobione, bo chłodnica od klimatyzacji i chłodnica zwykła jest nóweczka i chłodzi jak miło. Lepiej niż w jednym samochodzie droższym, bo tutaj jeszcze w starych czasach wkładali naprawdę duże chłodnice i duże skraplacze. No i co jeszcze? Przeciwdzielne z przodu i chyba tyle z wyposażenia na zewnątrz. Stylistyka, no to wiadomo. Najzwyklejszy van, ale może się to dalej podobać. Duży jeszcze plusik, co Wam idę pokazać. Ludzie docenią za to, że sprytnie to sobie to Opel wymyślił. Z tyłu ta cała kanapa jest przesuwana. Albo możecie sobie to podnieść do góry, tą kanapę tym. Spróbuję to zrobić jedną ręką. Może się nie uda. Pewnie się nie uda. Nie uda się. Ale tym możecie przesuwać całą kanapę w przód, w tył. Chcecie mieć dużo miejsca? Proszę bardzo. Chcecie mieć więcej? No i musicie niczego składać. Przesuwacie to samo aż pod ten. Jeżeli to się podniesie, spróbujemy. O, proszę, spójrzcie. I wtedy to możecie przesunąć praktycznie dotąd i mieć mnóstwo miejsca. O, spójrzcie, jakie to jest funkcjonalne. Ile zyskujecie przestrzeni. No a tutaj, jak widzicie, macie jeszcze szósty i siódmy fotel. Wnętrze przyjemnie utrzymane, spójrzcie sobie, ładna kierownica ze skóry. Fotel od kierowcy, to jeszcze tak go nie pokazywałem, a teraz go dobrze widać. Nie jest poobdrapywany. Ogólnie widać, że ten wóz bardzo przyjemnie utrzymany. No i nie ma co się oszukiwać, jeżeli by ten samochód był kiedyś rozbity albo nie w dobrym stanie, to by nie miał ważnego przeglądu TIF. A tutaj jeszcze jest ważny ten przegląd do chyba grudnia albo listopada tego 2024 roku.
moim imię i nagrajmy sobie książkę serwisową, proszę bardzo. Tutaj macie wpisy, dość fajnie, bo koło porobione na początku w Oplu, a potem też, jak widać, w Boszu, nawet i w Hondzie jest wpis. Potem przeskoczmy sobie dalej, dalej macie Bosch. No i te wpisy, co wam mówiłem wczoraj. Ważny TIF do 24 roku, do października, czy do listopada. I był robiony przez 151, teraz ma 254. Wczoraj coś tak trochę pokręciłem, wam powiem. I pomyliło mi się, bo sporo rzeczy na głowie. Ona ma 254, a pod maską naprawy były przy chyba 243 albo 7, znowu nie pamiętam, ale zrobię tego zdjęcie, byście widzieli. A widzicie, jeszcze zapomniałem ze schowku, tu jeszcze ktoś sobie ponapisywał jakieś rzeczy, któreś wymieniał, Wasserpumpe, Zanelimen, ale pasek rozrządu, tak jak mówię, już jest zrobiony, więc jakieś koszty odchodzą. Pokażę wam sobie wnętrze, zacznę od licznika, bo zaraz będą się ją gasić, bo jest strasznie mało paliwa. Licznik standardowy, jak to w Oplu, ale tu plus taki, że jak widać, mamy komputer pokładowy, pokazuje wam zasięg tego pojazdu, możecie sobie tutaj poprzemieniać stoper, jeszcze bardzo podobny do tych, jak ktoś pamięta, Vectra, bardzo to wyglądało podobnie, te właśnie te kropeczki takie pomarańczowe, bo w tamtych latach ten pomarańczowy był Opla bardzo modny. Tutaj radio aftermarketowe Soniacza, można sobie podłączyć AUXI, czyli nawet telefon, grzane fotele, jak wczoraj mówiłem, i sprawna klimatyzacja, posłuchajcie, jak się ładnie włącza, od razu obroty poszły do dołu, bo się kompresor odpalił, ale wyłączmy ją na razie. Tutaj dwa miejsca na kubki, popielniczka czysta. Czy coś jeszcze warto powiedzieć? Tutaj mieszek, dobrze to wygląda, nie jest taki zdrapany. Kolejne miejsce, tutaj nawiewy na tylnie osoby, no deska, fotel pasażera też tutaj, że tak powiem, ładnie, czysto, nic to nie jest podklejane. Spójrzcie, sufity też, nikt żadnych szafek nie woził, przyjemnie, czyściutko. No, kanapę wam już wczoraj pokazywałem i mój fotel, ale pokażę wam jeszcze kierownicę. Kierownica z przyciskami do sterowania radia, no ale radio, tak jak mówiłem, macie aftermarket. Kiera, jak oczywiście na przebieg i na wiek pojazdu, czyli ponad 20 lat. Bardzo ładna według mnie, nawet te przyciski nie są pozapadane. Tutaj macie przyłączniki od przeciwdzielnych, włącznik od świateł standardowy, ten taki prostokącik jak w Oplu. Cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klameczka metalowa czy chromowana. Tutaj też ładnie nieodklejone boczki, niezjechane, i spójrzcie, jak bardzo fajnie wygląda ten boczek od strony kierowcy, i tutaj nawet to siedzisko. Kiedyś wam powiem, naprawdę, zobaczcie, to jest gruby materiał, używali fajnych tych jakościowo materiałów w tych samochodach, nie tak jak teraz, to nie było tak, że wszystko wam odpada, jak jest teraz w nowych Toyotach, no to się trzyma, wiadomo, że to nie jest jakość Audi. Ale te samochody naprawdę były takie zwarte, sztywne, wszystko zrobione na wkręt, a nie jak teraz na zatrzaski, które się wyłamują po jednym wyjęciu. No cóż, o wozie to tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jak tak, to łapka w górę, subskrypcja. Macie pytania, sugestie, to możecie napisać mi komentarz lub odezwać się na mediach społecznościowych, takie jak Mavcar na Instagramie, Mavcar Auto na Instagramie, czy też na Facebooku. Pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, nie ponosi dodatkowych kosztów i mogę wam go również w rozsądnych pieniądzach dostarczyć pod dom lawetą. Na ten samochód niestety nie mogę dostać gwarancji, bo już jest powyżej 20 lat, ale i tak dużo osób przy tańszych samochodach jak ten nie decyduje się na takie gwarancje, bo to już jest duży procent ceny. Na przykład, a nie tak jak muszę w samochodzie, nie, za 50 tysięcy. Cóż jeszcze, jeżeli ten samochód filmu się sprzeda, a szukacie podobnego, mogę wam zawsze poszukać jakiegoś na zamówienie. To było na tyle. Pozdrawiam, cześć.